jego niunie. Wiesz o co chodzi, to ma ziomek, jadę banknot, nie muszę losować, mam ją za darmo, hej. Wiesz o co chodzi, ziomek, to jest ta praca, mam ją za darmo, a ta kurwa mi jeszcze dopłaca. Wiesz o co chodzi, ziomek, kurwa, jestem fajny, rzucę kurwa w małpę, kotka Jumanji. Wiesz o co chodzi, no bo tutaj wersy tak powiele, rzuciłem ta kotka, miała małpa, bo I'm is menel. Wiesz o co chodzi, ziomek, sprawdzaj, jestem tutaj, kurwa, nawika jest fajna. W temacie Goska czy Bungie, a dla Kuśniego temat to? Ciężka plansza. Hey. Hey. Chciałbyś ze mną wygrać od samego rana, a moja dziewczyna ma trochę wyższe wymagania. Wyrapła nosorożec i pantera. Po obejrzeniu Jumanji moczyłeś się jak cholera. Ale nie masz się, jak? Hej! Jak byłem siedmiolatkiem, to się trochę bałem, ale dorosłem i cię tu rozjebałem, bo twoja dziewczyna wie co dobre, a twoja współczucie ją poprę. Ale o mojej często fantazjujesz i się codziennie ta. Bez tematu, każdy ma 2 razy po 30 sekund. Taku. Ja. Ej, pocisnąłeś, pocisnę bardziej. Dupa twojej laski jest na zniżkach w McDonaldzie. Wiesz o co chodzi, nowa kurwa sprawa fajna. Dupa jego laski dorzucają do Bismarta. Wiesz o co chodzi, nowa kurwa śpiewka. Twoja dupa plus dolewka. Wiesz o co chodzi, nowa kurwa to spogodna. Taka dolewka, że mam aż puste jądra. Ja pierdolę, że na kurwa pójdę na zakupy. 2 złote w klasie, właśnie tu w stupy. Widzę, że bardzo wygrać chcesz. Wielki pusty jądra, żeby fajnie. Moja dziewczyna, raz ci powtórzyłem. Na zniszczę to cię dziś. Nie. Trochę jeszcze mam tutaj oddechu. A twoja dziewczyna podobno bierze głęboko i na bezdechu. Lubię ją spotkać czasem, ale ona jest fajnym tematem. Ona zna się dobrze na bukakę, a ja jednak wolę rapować po bicie. Hej, hej, hej. No bo stary, dam ci kurwa fajny bunch. Ty spotykasz ją tutaj, a swoją all the time. Wiesz o co chodzi, ziomek? Pobieg na duszku. Jego junia zawsze czeka na mnie w łóżku. Dobra, spoko, powiem kurwa krótce. Mam opracowaną ludzią całą kamasutrę. Wiesz o co chodzi, ziomek, jestem tutaj fika. Kamasutra kurwa rzucam jako z Rubika. Wiesz o co chodzi, ziomek, jestem tu grzech. Nie ważę to chce, ona tego chce. Twoje plansze są dosyć bliskie. Ja nie mam dziewczyny, bo je kocham wszystkie. Szczególnie gdy rzucę różową tabletkę, wyczuwam wtedy na całym kępie dziecię. A wy dziewczyny jesteście moje urocze bardzo, a ja oni dziewczynami gardzą. Bo tylko znam je, ich tu starczy. Nawet gdy ty dobrze walczysz, bo dziewczyny bardziej od agresji lubią tych, którzy zostawili w Polsce kompleksy. O! Kolejna walka za nami, Ptaku. Czy waszym zdaniem w tej walce z lepszej strony pokazał się Ptak? Czy raczej zajaraliście się połączeniem soulu i hip-hopu w wybraniu 50'ego? Zapytam jeszcze raz, bo słyszę tylko na jednego z nich. Czy lepszy był po waszej lewej, po mojej prawej, Ptaku? Prawej pifli. Porówno, bo się rozkłada, myślę. Dogrywka bez tematu. Tak, i zamiana kolejności. Zamiana kolejności, a może bez bitu? Cztery węcy? Bez bitu? No to 4 razy po 4 węcy bez bitu. Bez bitu będzie bardziej chamsko, nie? Tym razem zaczyna... Po 4 wersy nie będę oponować, ale do tego najpierw musiałbyś się nauczyć rakować. Dzisiaj masz stan umysłu trochę jak niedziela i bardzo daleka jest ci tabliczka mnożenia.
Dobra, stary, jestem tutaj tak pewien. Tabliczka mnożenia, obce ci mnożenie. Wiesz o co chodzi? Jestem tutaj pewien, że ptaku kurwa dzisiaj rozjebie ciebie. Może i mnożenie jest mi obce, ale mam twardą banię. Jest, jedno jest mi dobrze znane, rozmnażanie. Tylko w podręczniku do przyrody, a dla mnie zostaw kobiety pięknej urody. Kurwa, to nie ma. Stary, jak dla mnie to wyglądasz na pedała. Popatrz, kurwa, żadna cię nie chciała. O co chodzi, ziomek? Fajna sprawa. Żadna by ci dupy nie dała. Z kim się bujam, dziewczyny zaraz zrobią na mnie wielkie hura. I choć może pierwszą rundę delikatnie mnie prześcignąłeś, to zaraz usłyszysz, co zrobią tu dziewczyny. Krzyku stodołę, jak cię słuchniemy. Miał być od dziewczyn tu wielkie hura, a dostał tylko tu w gębę chuja. Wiesz o co chodzi, ziomek, słaby on jest. Żadna dziewczyna, kurwa, bo jesteś pies. Twoje sztuczki. Jestem jak pies, bo wyczuwam dobrze suczki. Generalnie jak pies, to tylko jak wilczur, bo znam dużo bardzo romantycznych przysłów. Twoje wersy są bardzo, bardzo dobre, ale powiem ci kurwa, że lepsze jest zupa z bobrem. Bo kurwa, fajne wersy trzeba mieć, a ty fajne wersy to byś mógł tylko chcieć. No i po dogrywce, ciekawa zagwozdka, sam jestem tutaj zainteresowany, co powiecie. Czy w dogrywce lepszy był ptaku? Czy raczej 50? Jeszcze raz może. Dzieci, spokojnie. Tylko teraz postarajcie się tylko na jednego. Podnosimy ręce, w ten sposób łatwiej będzie policzyć. Podnoszą ręce wszyscy, którzy są za ptakiem. A teraz wszyscy podnoszą ręce, którzy są za 50. Ptaku przechodzi dalej, bo już nie sprawdziła się.